Dzień dziewiąty. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Kiedy Jezus ujrzał ludzi, którzy byli jak porzucone owce, nie mające pasterza, litował się nad nimi i pierwsze, co zrobił, to wysłał apostołów, żeby uzdrawiali, żeby wyganiali demony i mówi: idźcie, bliskie jest Królestwo Boże, głoście. Jezus widział, że ci ludzie są bardzo samotni, poszukują gdzieś oparcia i nie znajdują go w niczym. Bo poszukiwanie miłości człowieka doprowadza go do stanu wyczerpania, dopóki nie zrozumie, że pełnią jest tylko Pan Bóg. I tak jest z nami wszystkimi, dopóki nie otworzymy oczu i nie zobaczymy, że Boga oczy nigdy nie są przymknięte na nas. To my jesteśmy tymi złupionymi, rozszarpanymi na sercu, znękanymi przez złe duchy. Tak jak Paweł w liście do Rzymian mówi: byliśmy bezsilni, żyjący jak wrogowie Boga, kiedy szukamy miłości wszędzie, tylko nie w Panu Bogu. Tak jak święty Jan od Krzyża napisał: szukamy niczego w niczym. Mimo tego, że porzuciliśmy jednak Boga, On cały czas nas kocha. I tak całymi latami nieraz jesteśmy rozszarpani w swoim życiu, na swoim sercu, nawet znękani przez ludzi i niewiele nam się udaje. I nieraz nawet mimo swoich modlitw niewiele się zmienia w naszym życiu. Wtedy można zwątpić w łaskę Pana Boga. A najbardziej zdumiewa to, że Jezus, pragnąc zaradzić ludzkiej nędzy, powołał apostołów. Apostołowie mieli wyganiać złe duchy. Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w złe duchy, uważając ich obecność w Biblii za gatunek jakiś literacki, mówiąc, że złe duchy to jest tylko jakiś symbol. No ale przecież czy Jezus symbole wyganiał z ludzi? W jaki sposób apostołowie mieli wyganiać demony? Właśnie przez głoszenie czułości Boga. Człowiek potrzebuje miłości i czułości, ale często nie sięga tam, gdzie ona jest i na niego czeka, u Boga. Ludzie potrzebują miłości i czułości, ale tylko Pan Bóg może ich nasycić. Tylko kto uwierzy, że Bóg ma więcej ciepła i miłości niż matka i ojciec? I kto też uwierzy, że u źródeł ludzkiego zagubienia jest zawsze brak miłości i czułości? Któż z nas uwierzy, że właśnie po to Jezus wysłał apostołów, żeby głosili tę czułość Boga i udostępniali ją w sakramentach? Czy przypominasz sobie takie słowa: nie wierzę, że Bóg mnie kocha, nie wierzę, że Jego obchodzi mój los? A co słyszymy w Ewangelii? Na przykład, że Jezus obchodził wszystkie miasta i miejscowości i wysyłał do nich apostołów. Jak sobie pomyślę, że Jezus zawraca sobie głowę takim Marcinem jak ja, to robi mi się lżej na sercu. I ta świadomość jest dla mnie więcej niż kołem ratunkowym, że mój los Boga obchodzi. Ale żeby doznać Jego troski, trzeba wpierw uwierzyć, że taka troska jest. Niektórzy ludzie zwątpili. I Bóg może pukać, ale ja nie otworzę, bo zwątpiłem w miłość Boga. Zwątpienie zamyka Bogu drzwi. I co Ewangelia mówi? Że właśnie wysłał apostołów, żeby głosili. Czyli, że to nauczanie Ewangelii wyprowadza człowieka z jego porzucenia i nieszczęścia. Dlatego pierwsze, co Jezus robił, to nauczał. Nauczał, że to nauczanie leczyło rozszarpane serca. I to było nie nauczanie fizyki, czy matematyki, czy angielskiego, tylko nauczał Ewangelii, że jest Bóg, nauczał o Królestwie, informował, że jest Bóg, który jest miłością, który kocha i obchodzi go nasz los i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Więc jak mogę pomóc drugiemu człowiekowi rozszarpanemu na sercu? Nauczaj, że bliskie jest Królestwo Boże, że Bóg jest kimś bliskim i obchodzi go twój los.